NERWOBONISOL lek na stres i bezsenność. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny w naszym cyklu. Pytanie, które spłynęło od naszej słuchaczki to proszę o poradę co zastosować na szargane nerwy. No cóż, jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś ma szargane nerwy, to znaczy się, że żyje w jakimś nieprzyjaznym środowisku. Czyli powinien mieć szerokie spektrum działania, wsparcie ze strony ziół, które pozwoli mu jakoś przeżyć w, tym, w tych okolicznościach. I trzeba tutaj pamiętać, że nie tylko substancje o działaniu uspokajającym, bo te pewnie były, przychodziły na myśl pierwsze, mogą się nadać do tego, żeby ta nasza pani słuchaczka miała te nerwy mniej zszargane. Otóż powinniśmy zastosować zioła o działaniu adaptogennym. Co to jest działanie adaptogenne? To jest działanie, które powoduje, że mamy większą odporność na stres i fizyczny, i psychiczny. I takie dwa podstawowe surowce, które my wykorzystujemy akurat w naszym Centrum Ziołoleśnictwa i Grzegorza, to ekstrakt z korzenia tarczycy bajkarskiej i żeńszenia. Te dwa substancje, żeńszeń i tarczyca bajkalska, to typowe adaptogeny i one, można powiedzieć tak, kolokwialnie wzmacniają system nerwowy i powodują, że ten stres, który nas ogarnia ze tą panią w szczególności, nie będzie na nią tak negatywnie wpływał. Recepturę jednego z produktów, które my dajemy w takiej sytuacji, macie Państwo na ekranie. Tam są również ekstrakty z różnych innych ziół, ale na czoło wysuwa się właśnie ekstrakt starczycy bajkarskiej. A jeżeli chodzi o to działanie uspokajające, to tutaj pamiętać należy o tym, że łączyć trzeba dwa surowce, które są najlepszym połączeniem moim zdaniem. To jest łączenie korzenia kozuka i szyszek mielu. Połączenie tych dwóch surowców sprawia, że korzeń kozuka działa 8 razy silniej niż sam kozłek podawany jakby w mono preparatach. E, takie połączenie e, oczywiście może być podawane w różny sposób. Mogą to być mieszanki ziołowe I tutaj Państwo macie na ekranie jedną z mieszanek ziołowych, którą my stosujemy. Tam jeszcze jest głuk, serdecznik. Ten serdecznik szczególnie dobrze sp sprawia, gdy te szarganery powodują kołatania serca. E, możecie Państwo stosować e, e, postaci kapsułek ziołowych. Też tu pokaz pokazana receptura. E, mogą to być również, e, może to być syrop. No, ten akurat jest preferowany bardziej dla e, młodszych e, Osu, dla dzieci, dzieci nie napiją się ziół, nie napiją się nalewki, wiadomo, natomiast syrop są, jest bardziej akceptowalny dla dzieci. No i mogą być to ostatecznie krople i te krople właśnie, które Państwo widzicie na ekranie, to są takie moje najulubieńsze w działaniu uspokajającym. Dlaczego? Dlatego, że podawanie preparatów ziołowych y, uspokajających postacią nalewki alkoholowej powoduje, że ona się doskonale wchłania. Dużo lepiej wchłania się niż po podaniu naparu ziołowego czy kapsułek. Bo wchłonięcie się przez alkohol powoduje, że on, on się wchłania od razu w jamie ustnej, w górnej części przewodu pokarmowego. I to powoduje, że ten efekt uspokojenia jest, jest bardzo dobry. Poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, zaleta ziół nad substancjami chemicznymi. To jest to, że zioła działają krótko, a to nie jest wada, to jest zaleta. Jeżeli mamy Preparaty uspokajające o działaniu długim, tak jak to bywa w przypadku leków, działają czasami kilka dni, to łatwo się człowiek od takich produktów uzależnia. Od ziół się uzależnić nie da. Dziękuję bardzo. NERWOBONISOL lek na stres i bezsenność.